Witam Państwa serdecznie w 5 województwach, między innymi w województwie małopolskim rozpoczęły się ferie zimowe. Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje bezpieczny przewóz dzieci i młodzieży na wypoczynek pod hasłem Bezpieczny Autokar Ferie 2019. To jest 16 rok, kiedy Inspekcja Transportu Drogowego poza czynnościami, które wykonuje cały rok na drogach krajowych, szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo podróżnych, często tych najmłodszych, często dzieci szkół podstawowych, dzieci szkół, młodzieży szkół średnich. Przede wszystkim celem jest to, aby autobusy były w odpowiednim stanie technicznym, nie stwarzały zagrożenia innym uczestnikom ruchu drogowego, a szczególnie pasażerom, których wiozą. No i ważne jest też to, żeby kierowcy, którzy kierują tymi autobusami, wypełniali wszystkie normy, czyli posiadali odpowiednie certyfikaty, odpowiednie uprawnienia, nie byli przemęczeni, co jest niezmiernie ważne. Szanowni Państwo, kontrole będą prowadzone do ostatnich dni ferii. Teraz rozpoczynają ferię, 5 województw, w kolejnych etapach kolejne województwa. My będziemy prowadzili praktycznie te kontrole do końca lutego. Będą prowadzone kontrole na miejscu odjazdu autokaru, będą wyznaczane punkty kontrolne, stałe punkty kontrolne, albo kontrole będą odbywały się na głównych szlakach komunikacyjnych, tak jak tutaj będą zatrzymywane autokary na trasach. Jeżeli rodzic, opiekun wycieczki chciałby, żeby taki autokar został skontrolowany, prośba o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego. Tam będzie można się dowiedzieć, czy jest wyznaczony stały punkt kontrolny, czy inspektorzy przyjadą w miejsce odjazdu autokaru. My sprawdzamy bardzo dokładnie stan techniczny pojazdów. Sprawdzamy, czy sprawne są takie elementy jak układ hamulcowy, wydechowy, kierowniczy, czy nie ma wycieków spod pojazdu, czy nie są łyse opony. Teraz, szczególnie w tych trudnych warunkach, kiedy jest zmienna pogoda, jest to bardzo ważna sprawa, żeby ten stan techniczny autobusu był tym bardziej idealny. Te pojazdy często jadą w tereny górzyste. Tak jak powiedziałem, są zmienne warunki atmosferyczne, dlatego przewoźnicy, kierowcy powinni zadbać o to, żeby ten stan techniczny był właściwy. Jeżeli chodzi o statystyki z ferii, z wakacji, my zatrzymujemy średnio dowód rejestracyjny podczas co 25 kontroli. W czasie ubiegłorocznych ferii, tak jak mówił pan minister, 1300 skontrolowanych pojazdów, 53 zatrzymane dowody rejestracyjne, ale z tych 53 zatrzymanych 21 pojazdów, czyli około 1,5% pojazdów, które były w bardzo złym stanie technicznym. Oczywiście tych pojazdów nie powinno być w tym złym stanie technicznym, stąd właśnie potrzebne są kontrole autokarów. Natomiast chciałbym uspokoić rodziców. Te pojazdy są w dużo lepszym stanie technicznym niż na przykład autobusy miejskie, podmiejskie. W przypadku tych ostatnich dużo częściej inspektorzy transportu drogowego zatrzymują dowody rejestracyjne. Co jest jeszcze ważne, o czym też mówił pan minister, czas pracy kierowców, żeby kierowcy nie byli przemęczeni. Jeżeli jest długi wyjazd, na przykład za granicę, nie ma noclegu, wtedy powinno być dwóch kierowców na pokładzie autokaru. Szanowni Państwo, te działania, które podejmowane są dzisiaj przez Inspekcję Transportu Drogowego na terenie województwa małopolskiego, to jeden z elementów działań służb i inspekcji, które są przygotowane do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo i bezpieczny pobyt i odpoczynek dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa. Inspekcja co roku organizuje kontrolę bezpieczeństwa autokarów. Z roku na rok bezpieczeństwo uczestników, stan techniczny autokarów poprawia się. Będziemy w sposób wzmożony prowadzić kontrolę autobusów. Nie tylko na trasach, ale również w miejscach wypoczynku. Skierowaliśmy wzmożone siły i środki do miejscowości wypoczynkowych, tudzież Muszyna, Krynica, Zakopane. Te ośrodki górskie, które są głównym uczestnikiem ferii, tam będziemy weryfikować stan techniczny autokarów.